Wystarczy 15 minut, aby rower zmienił się w surfbike'a. W tym czasie napompujemy pływaki, które będą utrzymywać go na wodzie. Sprawdziliśmy, jak sprawny jest surfbike. Do wyścigu staną ci, którzy na wodzie są zawsze najszybsi. Ci, którzy synchronizację ruchów opanowali do perfekcji. Złoci medaliści z Pekinu, wioślarze Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski, a zasiądą za sterami konkurencji dla surfbike'a, roweru wodnego. Już na początku widać przewagę, jaką ma surfbike. Ta przewaga utrzymała się do samego końca. Widziałeś to? Nie widziałem, bo to było coś dla mnie było to za szybkie. Surfbike jest także bardziej zwrotny, co widać podczas robienia ósemki. Surfbike budzi duże zainteresowanie wśród potencjalnych klientów.